Ten znak to mnie chyba na złość ustawili. Ale fajowskie. Zobacz, Majcin, jakie fajne. I kolejny znak, no oczywiście, że tak. Dobra, nawet nie wiem, jak się robi zdjęcie. Powiedz na sobie. Piękne to jest. Mega mi się podoba. Dobry, dnia 5. Jesteśmy w Niechorzu pod latarnią, motylarnią i wszystkimi dziwnierzami. Na razie to mamy stragan na straganie. Gorący stragan. No i zobaczymy, co będzie. Ale cóż, może zjedziemy. Chodźcie z nami. No i stoimy w kolejce, taka mała. Z niezrozumiałych dla mnie względów jest taka kolejka, ale ja się nie znam. Czekamy, potem już wchodzimy do motylarni i będzie robactwo nas obszalać. Powiem wam, ciepło jak diabli, parne jak diabli, ogarniamy szybko i wiąże. Jak się mu tyle podobało, co? Nie? Dobra, idziemy, zobaczymy tutaj.
Maja? Patrz, jaki ładny motylek mam, widzisz? Uciekamy? No dobrze. Stawiam się, ciocia. Trzyma opanowanie? Chodzenie w taszce. Czemu w taszce chodziłaś? No, byłam we wodzie. No w wodzie wtedy, nie? Dobra, okej. Okay. To taczki za nami. A powiem wam tak, idziemy na gofry. Szałciał. W końcu nad morzem trzeba odhaczyć, nie? Bo to inaczej nie można, nie? Trzeba odhaczyć gofry. Tak. Z tą śmietaną, z owocami, z dżemorem. A ty, Karo? I się uświnić. Tak, słuchaj go, jak my mówimy, to o śmietaniu uświnieniu się zgodnie. Ale czekaj, ona się potrafi. Ale suchym? Da radę, zyskają. Ja wam to zrelacjonuję. Tada! Cześć, suchy. To nie jest suchy. Coś bez spodu chciałaś? Tak. Przepraszam, no. To strzep, to... Daj majówkę. Zimna woda? Ostatni dzień wyjazdu nastał. Ja myślę, że w tym miejscu się z wami pożegnam. Nie wiem, ile odcinków wyszło z tego tripa, ale że jest mnóstwo. Wszyscy zadowoleni z tego, tak jak my, z tego wyjazdu. Ja wam szczerze rewel polecam w formie odpoczynku. Jako miejsce zabawy to jest za mała dziura, ale jest fajna dziura. Więc co wam powiedzieć. Ja wam dziękuję za uwagę. Co tam mówić, suby, lajki, inne pierdoły mnie widziane zawsze. Patronom też zawsze szczególnie dziękuję. A, jak zwykle. Nie kija w dupie. Więcej dystansu, nie tylko społecznego. I na razie, ludzie. Hej.